W zespole szkół imienia Henryka Sienkiewicza powstaje kolejny projekt w 3D. Będzie to prezentacja najpiękniejszej budowli przedwojennej na całym Pomorzu, naszego Pałacu Nadbrzeżnego, który był w miejscu, gdzie obecnie jest ośrodek Bałtyk. Przede wszystkim chcemy odtworzyć zarówno cały pałac, jak on tam wyglądał. No, też się tak zastanawiamy, jak to ugryźć, dlatego, że on ciągle był gdzieś tam dobudowywany, przebudowywany, ale postaramy się znaleźć jakiś środek. Chcemy też podrukować ludzi, tak jak w ratuszach, jakieś tam karety, stare samochody, no i przede wszystkim do tego pałacu, bo to był jakby nieodzowny element, ogród ten różany, przepiękny, także sam pałac bez ogrodu byłby mało istotny, więc chcemy zrobić to razem z ogrodem. Elementy do makiety cały czas się drukują i najprawdopodobniej już w grudniu projekt będzie gotowy. Te wszystkie takie elementy, które możemy drukować, drukujemy tutaj u nas w szkole, mimo wakacji, mimo takich, prawda, przerw, trochę ten koronawirus też tam troszkę pozostawiał plany, ale no nie ustajemy i będziemy na pewno dalej to kontynuować. To jest dosyć trochę inny jakby projekt, dlatego że ten pałac narysował nasz uczeń, już absolwent, Paweł Kalicki, będąc jeszcze w szkole i to prawie 4 lata temu. I to jest jego rysunek, jego projekt. No wiadomo, odkładał się w czasie, dlatego że i fundusze, i inne rzeczy. I to jest taki projekt, który robimy z własnych funduszy, czyli nie mamy na to żadnych środków. A pomaga nam też przy tym Politechnika Koszalińska. Czy pan profesor Królikowski również nam te większe elementy drukuje u siebie w Koszalinie. To jednak nie ostatni projekt, nad jakim trwają prace. W planach jest stworzenie makiety dotyczącej kołobrzeskiej bazyliki. Ten koronawirus na razie nam przystopował. Na razie zawiesiliśmy ten projekt. No myślimy, że no może nie w tym roku szkolnym, ale w następnym roku kalendarzowym postaramy się do tego powrócić. No chcielibyśmy to skończyć, dlatego że zaczęliśmy to już, modele w większości mamy narysowane. No musimy tam pewne poprawki robić, tak jak zawsze, ale to problem jest też taki, że no młodzież, która przy tym bardzo aktywnie uczestniczyła, część odeszła już ze szkoły, część jest taka, która już no nie będę mógł tak z nimi współpracować mocno, bo będą się przygotować do matury, więc praktycznie muszę dopiero z tych uczniów, którzy przyjdą do naszej szkoły, dopiero będę rekrutował właśnie do tych projektów i uczył ich. Ostatni ukończony projekt w technologii 3D to port i fortyfikacja Kołobrzegu XIX wieku, który można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Wieży Północnej Kołobrzeskiej Bazyliki.